Polskie Radio Rzeszów. Wybory samorządowe 2018. Debata wyborcza. Dzień dobry, witam Państwa. Renata Machnik. Jesteśmy w studiu w Krośnie, gdzie odbywa się, za chwileczkę się rozpocznie debata związana z nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Odbędą się one dokładnie za 12 dni. W dzisiejszej debacie kandydatów na prezydenta Krosna bierze udział czworo kandydatów, a są to Piotr Przytocki z Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządne Krosno, Piotra Przytockiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam Skiba z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Pani Wioletta Wolska z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Mieszkańców Krosna. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Gabriel Zajdel z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem. Dzień dobry. Witam Państwa. Państwo zadecydowali, że kolejność wypowiedzi będzie nieco inna niż alfabetyczna, a więc losowaliśmy kolejność. Może ja przedstawię króciusieńko, jakie są zasady tej debaty. Otóż jako punkt pierwszy będzie autoprezentacja. Każdy z Państwa ma 90 sekund na przedstawienie siebie i swojej działalności. Następnie będzie część merytoryczna dotycząca finansów, inwestycji, a więc teraźniejszości i przyszłości Krosna. Po tej części kandydaci będą mogli zadawać swoje pytania. Każdy z Państwa będzie miał jedno pytanie do kontrkandydata. Ja później powiem, jaki to czas. Na zakończenie jest przewidziany apel od Państwa kandydatów do mieszkańców. A więc proszę Państwa, autoprezentacja. Jako pierwszy pan Gabriel Zajdel. Bardzo proszę, ma pan na zaprezentowanie siebie 90 sekund. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Jestem od urodzenia mieszkańcem Krosna, mam 40 lat. Po zdaniu matury poszerzałem swoją wiedzę w wielu kierunkach, od finansów, rachunkowości, bezpieczeństwa i higiena pracy, także obsługa ruchu turystycznego, a nawet bezpieczeństwo i higiena pracy. Ukończyłem także filologię angielską i mechatronikę. Ostatnio udało mi się obronić tytuł inżyniera z mechatroniki. Karierę zawodową rozpocząłem pracą w lokalnych rozgłośniach radiowych. Pracowałem w dziale reklamy. Dzięki tej pracy poznałem problemy ludzi w tych miastach i współpracowałem z urzędami miejskimi. Pracując w radiu organizowałem też imprezy masowe. W 2005 roku wyjechałem do Wielkiej Brytanii, gdzie pracowałem w instytucji państwowej, dodatkowo pomagając polskiej społeczności zamieszkującej Wielką Brytanię. W chwili obecnej prowadzę własną działalność gospodarczą i także pracuję jako nauczyciel języka angielskiego i informatyki. Ja dodatkowo w działalności społecznej jestem prezesem oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, którego głównym celem jest wspieranie wszelkiego rodzaju kontaktów gospodarczych, społecznych i ekonomicznych pomiędzy krajami za naszej wschodniej granicy a Polską. W związku z pełnieniem tej funkcji nie mogłem być obecny na debacie w TVP Rzeszów 5 października, ponieważ odbywała się konferencja naukowa, której byłem organizatorem, a przygotowania trwały wiele tygodni. Zdaję sobie sprawę, że niektóre osoby mogą czuć się zawiedzione i za to serdecznie przepraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Przytocki jako drugi. Poproszę o autoprezentację. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Z działalnością dla Krosna jestem związany jako prezydent miasta od 2002 roku. Wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą, prowadziłem firmy. Byłem też przez prawie 8-10 lat założycielem i prezesem Podkarpackiej Izby Gospodarczej Organizacji Samorządu Przedsiębiorców. To były czasy, kiedy przedsiębiorczość rozwijała się w Polsce, startowała, więc tego typu organizacja wspierająca przedsiębiorców była bardzo konieczna. Od 2002 podjąłem działania związane z rozwojem Krosna, ale też działałem społecznie przez blisko 8 lat jako przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. W najtrudniejszych momentach, kiedy szpital przechodził restrukturyzację zadłużenia, kiedy były przeróżne koleje losu związane ze zmianami dyrektorów,
Szpital był na krawędzi, można powiedzieć, finansowej. Udało się to w konsensusie z OGO przełamać. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Oczywiście to są wyniki poszczególnych dyrektorów i załogi, która rozumiała wtedy, kiedy działałem, potrzebę chwili. I koniec czasu. Kolejny jest pan Adam Skiba. Witam jeszcze raz państwa serdecznie. Mam 53 lata, właściwie dokładnie skończę 53 lata za tydzień. Mam 6 dzieci. Jako mieszkaniec Krosna od szeregu lat pracuję w Rzeszowie. Moje 30-letnie doświadczenie zawodowe oraz w tym 20-letnie doświadczenie w pracy administracyjnej to jest kapitał, który chciałbym wnieść dla Krosna. Przez 16 lat pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, a więc przez wszystkie kadencje i zajmowałem tam zawsze stanowiska kierownicze, kierując różnymi departamentami. W tym czasie poznałem wiele aspektów życia społecznego, zarówno w Krośnie, jak też w całym województwie. W tym czasie również dane było mi wdrażać wiele cennych dla Podkarpacia inicjatyw, które przyczyniły się do rozwoju Podkarpacia, w tym również oczywiście Krosna. W 2017 roku objąłem funkcję prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a więc instytucji kluczowej dla całego systemu ochrony środowiska. W tym momencie nasza instytucja wdraża bardzo poważny, potężny program Czyste Powietrze, który jest dedykowany osobom fizycznym i jako priorytet i realizuje priorytet rządu, którym jest walka ze smogiem. Dziękuję bardzo. Pani Wioletta Wolska, bardzo proszę. Nazywam się Wioletta Wolska, jestem magister inżynier ekonomii. Mam 3 dzieci, jestem mężatką. Od 18 lat pracuję jako główna księgowa w firmach przeważnie produkcyjnych. Najbardziej właśnie interesują mnie firmy produkcyjne, ponieważ w takich firmach można tak jakby rozwinąć swoje umiejętności i pokazać, co można zrobić. W Krośnie pracowałam jako główna księgowa w firmie WSK. Oprócz tego pracowałam też w innych firmach produkcyjnych. W jednej z takich firm byłam szefem projektu wdrożenia systemu ERP. Jest to system, który obejmuje działanie całej firmy produkcyjnej. Nie tylko produkcję, ale również zaopatrzenie, wysyłkę, marketing, księgowość, kadry, magazyn, administrację. Wprowadzałam między innymi elektroniczny obieg dokumentów, a także elektroniczny czas pracy. Prowadzę również działalność gospodarczą. Są to również usługi rachunkowe, ponieważ posiadam licencję do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ministra finansów i tą działalność prowadzę od 2009 roku, równocześnie pracując na stanowiskach głównej księgowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zakończyliśmy autoprezentację, pierwszą część naszej debaty. Przechodzimy do części merytorycznej. Każdy z państwa będzie miał po 2 minuty na wypowiedź dotyczącą konkretnych zagadnień. Pierwsze. Proszę państwa, każdy z kandydatów, co wynika z programów wyborczych, ma nieco inną wizję funkcjonowania miasta i jego rozwoju. Gdybyśmy się pokusili o diagnozę, jakim miastem jest Krosno dzisiaj, to jakie widzą państwo sukcesy, bariery w rozwoju Krosna i jego szanse na przyszłość, w tym oczywiście tę najbliższą, bo kadencja ta, która rozpocznie się po wyborach, będzie miała 5 lat. Jako pierwszy, zgodnie z ustaleniami, będzie się wypowiadał pan Gabriel Zajdel z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD, Lewica Razem. Proszę bardzo, 2 minuty. Moim zdaniem w obecnej sytuacji miasto zarządzane jest dobrze. Jednakże pomimo tego, że mamy tak bardzo dobrą infrastrukturę w mieście, mamy coraz mniej ludzi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że sama infrastruktura nie zapewni miejsc pracy dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Dlatego powinniśmy zadbać o to, żeby ściągnąć więcej inwestorów zagranicznych, którzy mogliby się pojawić w naszym mieście,
którzy mogliby też jednocześnie podnieść to najniższe wynagrodzenie, bo problem w Krośnie jest taki, że nie na tym polega rzecz, że ludzie nie chcą pracować, bo dostają na przykład 500+, to co teraz się cały czas mówi, tylko dlatego, że za mało dostają tego wynagrodzenia, które by mogli dostawać, więc jeżeli sobie to wszystko przekalkulują, to zostają przy tym 500+. Jeżeli firma mogłaby zaoferować wynagrodzenie na poziomie 2-3 tysięcy złotych, to wtedy prawdopodobnie część tych osób, które w tym momencie nie są skłonne do pracy, poszłyby do pracy, bo widziałyby sens i przyszłość tej pracy, że mogą więcej zarobić. Także moim zdaniem musimy się bardziej skupić w mieście na wsparciu tych ludzi, którzy w tym momencie nie pracują ze względu na ten fakt, że te wynagrodzenia są w Krośnie za małe, bo z tym się cały czas borykamy. Dodatkowo wielki problem mamy z seniorami, których będzie coraz więcej, dlatego że mamy, jak pokazują wszystkie badania, ilość ludzi w wieku powyżej 60 lat będzie wzrastała. I musimy zadbać też o ich przyszłość, bo nie wszyscy ludzie, którzy są w wieku powyżej 60 lat, nie chcą już pracować. Dlaczego nie stworzyć instytucji, które mogłyby w Urzędzie Miasta wspierać firmy, które chciałyby zatrudniać te osoby właśnie. W wielu miastach tak się dzieje, dzieje się tak za granicą, gdzie przychodzimy do sklepu spożywczego na kasę, a tam jest pani, która ma 80 lat i ona z przyjemnością pracuje, dlatego że spędza tam czas i może się dalej realizować. To musimy jako Urząd Miasta, próbowałbym to wprowadzić na samym początku, żeby prowadzić szkolenia pracodawców, bo to pracodawcy powinni być na początku przeszkoleni, bo tu problem jest taki, że może ludzie chcą pracować, tylko pracodawcy nie chcą ich zatrudnić ze względu na wiek na przykład. Jeżeli chodzi o kolejną ważną sprawę. 2 minuty. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, według kolejności. Pan Piotr Przytocki, Komitet Wyborczy Wyborców, Samorządne Krosno, Piotra Przytockiego. Proszę Państwa, Krosno jest miastem ludzi bardzo aktywnych, bardzo przedsiębiorczych. W Krośnie jest bardzo niskie bezrobocie, 2,7% w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o ilość miejsc pracy w Krośnie, to jest 35 tysięcy miejsc pracy, które dotyczą również mieszkańców. 20 tysięcy osób z Krosna pracuje, 15 tysięcy dojeżdża do Krosna codziennie spoza Krosna, więc ten potencjał gospodarczy Krosna jest duży. Ten potencjał rośnie dzięki strefie inwestycyjnej 50-hektarowej, która jest wypełniona firmami już w tej chwili, które inwestują w branże innowacyjne w 60%. Te nowe firmy są tworzone przez inwestorów krajowych, chociaż w ostatnim czasie pojawiają się i zagraniczni. Właśnie dlatego, że ci przedsiębiorcy już długo działają w Krośnie i uznali, że trzeba podnieść poziom rozwoju, przystąpić do rozwoju firmy w oparciu właśnie o strefę inwestycyjną, zachęty inwestycyjne i podatkowe, które miasto daje dla przedsiębiorców. Co istotne, miasto Krosno ma dobrą sytuację finansową, wypracowujemy wysoką nadwyżkę operacyjną, która pozwala nam finansować kredyty, które zaciągamy na rozwój miasta. Przez ostatni czas tej kadencji mijającej pozyskaliśmy ponad 126 milionów złotych z Unii Europejskiej. To jest ogromna suma, która byłaby niemożliwa, jeśli nie mielibyśmy i dobrych pomysłów, dobrych projektów, jak też możliwości finansowych realizacji tych projektów, więc pozyskiwania kredytów i posiadania zdolności kredytowej, nadwyżki operacyjnej, o której mówię, która pozwala działać. Dziękuję bardzo. I kolejny pan Adam Skiba, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo. Ja, proszę Państwa, jestem w takiej sytuacji, że podjeżdżając, pracując w Rzeszowie od prawie 20 lat, mam możliwość obserwowania Krosna zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Otóż pracując w Urzędzie Marszałkowskim, czy teraz na tym stanowisku w Wojewódzkim Funduszu, widzę, że Krosno rozwija się pewnym swoim tempem, natomiast to jest jakby pierwsza płaszczyzna. Drugą płaszczyzną jest życie wewnętrzne mieszkańców, bo jestem zarówno aktywnym uczestnikiem tego życia zewnętrznego i tego życia wewnętrznego, jako obywatel Krosna, który nigdy nie zdecydował się jednak na przeniesienie gdzieś tam do Rzeszowa. Dlatego ważnym jest, żeby Krosno miało miejsce szczególne na mapie województwa, jako miasto, które było kiedyś siedzibą województwa. Myślę, że do tego należy dążyć i wszyscy tu, jak jesteśmy przekonani, że Krosno należy wzmacniać.
To jest ten jakby aspekt zewnętrzny. Oczywiście wzmacniać poprzez pozyskiwanie funduszy zewnętrznych możliwych, jakie są tylko możliwe, czyli stosowanie stosownych inwestycji, stosownych konstrukcji inżynierii finansowej tak, aby po prostu podnieść efektywność wydatkowania środków. Z kolei ten aspekt wewnętrzny jako obywatela chciałbym, aby po prostu jakby większy udział był społeczeństwa w decydowaniu o tym, co w Krośnie powinno się wydarzyć. Czyli rolą władzy jest zadbanie o środki zewnętrzne, ale wsłuchiwanie się również w potrzeby mieszkańców po to, żeby mieszkańcy byli zadowoleni, że władza słucha potrzeb, wsłuchuje się w to, co dla danego obywatela szarego jest po prostu konieczne na co dzień. Tutaj również zwróciłbym dużą uwagę na aktywizację młodzieży, która w tej chwili mówi, że kocha to miasto. I dobrze, ja się z tego bardzo cieszę. Czyli widzą tutaj przyszłość. To nie jest tak, że nie lubią tego miasta, że im tu jest źle. Ale robiłbym wszystko, żeby tą młodzież tutaj zatrzymać i dać im po prostu perspektywy rozwoju. A takie szanse są. Dziękuję bardzo. I pani Wioletta Wolska, Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Mieszkańców Krosna. No ja na wstępie chciałabym zaznaczyć, że Krosno na koniec 2018 roku ma zaplanowane zadłużenie w kwocie 235 milionów złotych. To zadłużenie nie wzięło się po prostu z powietrza. Przez 16 lat zadłużenie rosło. Przypomnijmy, że obecna praca pana prezydenta Piotra Przytockiego zaczęła się od zadłużenia 8 milionów złotych. No obecnie mamy to 235 milionów, czyli zadłużenie jest ogromne. Popatrzmy z drugiej strony, co zostało w mieście zrobione. No, wyremontowano drogi, wyremontowano chodniki, postawiono kilka marketów i na tym się praktycznie rozwój miasta zakończył, ponieważ w Krośnie jest stagnacja gospodarcza. Młodzi ludzie nie widzą tutaj perspektyw do swojego dalszego rozwoju, do życia tutaj. Nie ma tutaj godnych warunków zarobkowych, dlatego wyjeżdżają z Krosna, nawet do Rzeszowa czy za granicę. Kolejną sprawą, którą w Krośnie należy jak najszybciej się zająć, jest sprawa kosztów śmieci, czyli odpadów oraz strat, jakie przynoszą spółki miejskie. Są to CDS, ZUŁO, a także elektrociepłownia na ulicy Sikorskiego. Trzeba tutaj zaznaczyć, że mieszkańcy Krosna płacą obecnie za śmieci więcej niż mieszkańcy okolicznych gmin, ponieważ do Krosna zwożone są śmieci z około 25 gmin okalających Krosno. Na naszym wysypisku 20% to są odpady pochodzące od mieszkańców Krosna, natomiast 80% to są odpady przywożone do Krosna z okolicznych gmin. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to była pierwsza część tej merytorycznej. Teraz kolejne zagadnienie. Co według Państwa oznacza zrównoważony rozwój miasta? Na co powinno się przede wszystkim położyć największy nacisk, by wszystkie działania władzy znalazły aprobatę mieszkańców i by te działania pozwalały na taki rozwój miasta, jaki Państwo tutaj poruszyliście, chodzi o kwestię pewnych barier czy ograniczeń. Znowu po dwie minutki, proszę bardzo, jako pierwszy pan Gabriel Zajdel. Definicja rozwoju zrównoważonego jest to definicja, która mówi, że wszystkie aspekty miasta i wszystkie działy funkcjonujące w mieście powinny być równocześnie rozwijane, jednocześnie z infrastrukturą oraz terenami zielonymi. To, czego w tym momencie w mieście brakuje, to są na przykład tereny zielone do tego naszego rozwoju zrównoważonego, dlatego że jest ich coraz mniej, coraz więcej mamy bloków, a terenów zielonych ubywa. Dlatego proponowałbym na początku przygotowanie wzdłuż na przykład Wisłoka terenów zielonych rekreacyjnych, które można by było wykorzystywać dla rodzin. Kolejna sprawa, to co mówiłem, jest oprócz tego, że tak jak pan prezydent powiedział, mamy firmy miejscowe, które tworzą te miejsca pracy, powinniśmy, jeszcze raz powtarzam, ściągnąć inwestorów z zewnątrz, którzy mogliby podnieść stawkę wynagrodzenia na naszym terenie, bo cały czas jest problem tego wynagrodzenia. Dodatkowo
Oprócz tego, że mamy piękną infrastrukturę, to co powiedziałem wcześniej, część osób po prostu na tą infrastrukturę nie stać. Mamy baseny, mamy CKP, mamy kina. My proponujemy kartę mieszkańca, tą, która jest kartę krośnieńską, uzupełnianą takimi impulsami, które mogłyby później być wykorzystywane na przykład przez osoby po 60 do jakiejś kwoty. Na wykorzystanie na basenach, na siłowniach, w kinie należącym do Urzędu Miasta, czy w CKP, na różnego rodzaju przedstawieniach czy teatrach. Dlatego, że miasto powinno być też dla mieszkańców, a nie dla samej infrastruktury. W tym momencie nasze miasto rozwija się bardzo ładnie i my to widzimy. Mamy piękne drogi, to co pani Wolska powiedziała, wszystko wygląda ładnie, ale tych mieszkańców nam ubywa. I my musimy dbać o to, żeby ci mieszkańcy kochający Krosno chcieli tutaj mieszkać. Ja pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, zawsze jak wyjeżdżałem do innych miast, to mówiłem, że Krosno jest najlepsze. Tak byłem wychowany. W tym momencie, jak wjeżdżam do innych miast, często nie mogę tak powiedzieć, jak widzę, jak wyglądają inne miasta. I to chciałbym zmienić, żeby to nasze miasto dorównywało wszystkim miastom europejskim, nie tylko pod względem infrastruktury, ale też pod względem mieszkańców, młodzieży, która ma swoje zainteresowania i dbania o seniorów, którzy też jest ich coraz więcej w Krośnie. Dziękuję. Dziękuję. Idealnie prawie zmieścił się pan w czasie. Pan Piotr Przytocki, to samo pytanie, czyli zrównoważony rozwój miasta. Proszę państwa, nieprawdą jest, że miasto się wyludnia. Chcę powiedzieć wyraźnie, że ta tendencja, która być może miała miejsce niedawno, czyli kilka lat temu, obecnie ma wartość dodatnią. Ta tendencja ubywania mieszkańców w tej chwili. Mówię o latach 5 lat do tyłu, kiedy z miasta było ponad 600 mieszkańców, ale ci mieszkańcy pojawili się w powiecie, a więc nastąpiła zmiana ich miejsca pobytu w związku z posiadaniem choćby działek rodzinnych czy posiadania potencjału finansowego na wybudowanie domów w okolicy. Zrównoważony rozwój miasta. Proszę państwa, to jest trudna sprawa, ale w Krośnie bardzo dobrze realizowania. Jesteśmy oceniani najwyżej w Polsce, w pierwszej dziesiątce miast na prawach powiatu, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, przez naukowców z Politechniki Warszawskiej. Taka ocena jest coroczna, robiona przez Politechnikę i jesteśmy od wielu, wielu lat w pierwszej dziesiątce w Polsce. To znaczy, że nie dominuje u nas to, pewnie państwo odnieśli się wrażenie, zwracam uwagę tylko na inwestycje związane z rozwojem gospodarczym, ale gdyby nie rozwój gospodarczy i wynikające z niego dochody własne, dochody podatkowe, to nie mielibyśmy pieniędzy na rozwój innych dziedzin życia, tak jak kultura, sport, rekreacja, wypoczynek, tereny zielone, o których pan mówi. Nie mielibyśmy inwestycji tych drobniejszych, mniejszych, które poprawiają jakość życia w mieście. A jeśli chodzi o jakość życia w mieście, ostatnia ocena naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej stawia nasze miasto na 13 miejscu w Polsce wśród miast na prawach powiatu. To jest wśród 66 miast w Polsce, więc nie narzekajmy, że jest fatalnie źle. Oczywiście mamy tendencję w Polsce do narzekania na wszystko. Panie prezydencie, jednak jest inaczej. Czas minął, teraz kolej na pana Adama Skibę. Ja przypominam 2 minuty, żebyśmy się zmieścili w czasie ze wszystkim. Dziękuję. Proszę bardzo. Dla mnie hasło zrównoważony rozwój nieodmiennie kojarzy się z równymi szansami dla wszystkich. Zawsze, jeszcze pracując oczywiście w Rzeszowie, mówiliśmy o zrównoważonym rozwoju kraju, mówiliśmy o zrównoważonym rozwoju województwa. Różnie to wyglądało, natomiast patrząc tutaj od strony Krosna, postrzegam to w ten sam sposób. Zrównoważony rozwój to nic innego jak danie wszystkim mieszkańcom równych szans po prostu na rozwój. Bo mamy tutaj różne grupy społeczne, których oczekiwania są bardzo różne. Te rzeczy trzeba po prostu umieć po prostu najnormalniej w świecie po prostu pogodzić. Zrównoważony rozwój to jest właśnie takie zarządzanie budżetem, który pozwoli na przeprowadzanie inwestycji, które pozwolą otworzyć się Krosnu jako miastu, które chce prężnie działać i chce się zaznaczyć na mapie województwa, ale to też miejsce, gdzie ludzie mają wpływ na to, jak wydatkowane są ich pieniądze. Chcą mieć równe szanse. Chodzi o to, żeby każda z dzielnic czy osiedli miała podobne szanse rozwoju. Do tego proponowałbym i proponuję przeprowadzenie konstrukcji strategii dla każdego osiedla, dla każdej dzielnicy, tak żeby ludzie, którzy tam mieszkają, funkcjonują, są aktywni, po prostu mogli wyznaczyć sobie swoje priorytety i przedłożyć je po prostu władzom miasta. To miasto, które
zrównoważony rozwój będzie dopiero wówczas, gdy zarówno władzom miasta, jak i wszystkim mieszkańcom będzie się żyło po prostu dobrze. Oczywiście ludzie wyjeżdżają, przyjeżdżają, ale chcę również, żeby do tego, że do Krosna ludzie przyjeżdżali, nie tylko wyjeżdżali. Nie tylko wyjeżdżali, bo to jest istotne. Zróbmy wszystko, żeby ci ludzie czuli się dobrze zarówno w Rzeszowie, jak w Krośnie. To jest zrównoważony rozwój. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo, w tym samym zagadnieniu pani Wioletta Wolska. Ja jako ekonomistka, no to chciałabym w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę na fatalne zarządzanie spółkami miejskimi, a także w administracji miejskiej, ponieważ jak wszyscy wiemy, CDS, ZUO, elektrociepłownia, a także spółka Lotnisko Krosno przynosi cały czas straty. My do tych strat dopłacamy, mieszkańcy dopłacają w różnej formie i w różnych opłatach. Dlatego uważam, że pierwsza sprawa to jest zrobienie po prostu efektywnego, wprowadzenie efektywnego zarządzania w spółkach, tak, aby miasto miało z tego korzyści. Kolejną sprawą, która mnie intryguje już od dawna, to jest sprawa Krośnieńskiego Lotniska. Jest to tak jakby przykład złego inwestowania, ponieważ zaprzepaszczono możliwość wzięcia 46 milionów dotacji na lotnisko. Obecnie lotnisko jest w dużym kredycie, ponieważ kredyt, jaki jest na dzień dzisiejszy, to jest 38 milionów. I przypomnijmy, że za ten kredyt wybudowano pas startowy na lotnisku, który ma 30 metrów. Minimalna szerokość pasa startowego powinna być od 45 do 54 metrów, tak aby mogło lotnisko się kiedyś w przyszłości rozwijać. Obecnie są to po prostu błędne inwestycje, które hamują rozwój lotniska w przyszłości. Przypomnijmy, że przed II wojną światową Krośnieńskie lotnisko było najnowocześniejsze w Europie, znaczy jako na drugim miejscu po Madrycie. No obecnie rola Krośnieńskiego lotniska poprzez złe inwestycje bardzo się ograniczyła i myślę, że coś tutaj w tym temacie też trzeba zrobić. Mój program na rozwój Krosna to jest Krosno Reaktywacja. Chciałabym tutaj szczególną uwagę zwrócić na rozwój gospodarczy, a także na wody mineralne, które w Krośnie się znajdują i nie zostały do dzisiaj wykorzystane. Dziękuję pani bardzo. Proszę państwa, kolejne zagadnienie. Tutaj już była poruszona sprawa Krośnieńskiego lotniska, ale chciałabym, żebyście państwo się ustosunkowali jeszcze do innej sprawy. Otóż wybrany 21 października prezydent miasta i Rada Miasta będą od początku kadencji debatować nad sprawami rozpoczętymi w kończącej się kadencji. Będzie to między innymi kwestia konsultacji dotyczących poszerzenia granic miasta i zagospodarowania ponad 120 hektarów nowego terenu, tak zwanego lotniska Iwonicz. Jakie jest państwa zdanie na ten temat? Proszę bardzo, zaczynamy tę część. Pan Gabriel Zajdel. Moim zdaniem poszerzanie granic miasta jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla całego miasta ze względu na to, że dzięki nowym terenom uzyskujemy większą ilość mieszkańców, a dodatkowo więcej terenów inwestycyjnych. Dlatego to moim zdaniem powinno być procedowane i Krosno powinno być poszerzone. Jeśli popatrzymy na Rzeszów, rozwój Rzeszowa częściowo oparty jest właśnie na to rozszerzanie granic. Dzięki temu, że rozszerzają granice, to Rzeszów ciągle rośnie w siłę, ma coraz więcej sklepów, coraz więcej firm w Rzeszowie się otwiera i coraz więcej fabryk się tam buduje. Dziękuję. Nie wykorzystał pan jeszcze czasu. Czy może dopowiem jeszcze, bo to będzie kwestia konsultacji społecznych, więc te konsultacje społeczne trzeba będzie zarządzić i przeprowadzić, więc czy pan będzie... O tym powinni decydować obywatele, ale ja rekomendowałbym, żeby poszerzanie Krosna było kontynuowane. Jednakże po konsultacjach z obywatelami, mieszkańcami i tych okolic, które mieszkają obok Krosna i mieszkańców przy granicy. Pan Piotr Przytocki, panie prezydencie. Temat funkcjonuje już jakiś czas. Jest to bardzo ważny temat związany z perspektywą, strategią rozwoju miasta Krosna na najbliższe lata.
i dalsze lata, bo trzeba powiedzieć, że ten teren nie kupujemy tylko po to, żeby go mieć, ale po to, żeby wyprowadzić ruch w kierunku przyszłej drogi ekspresowej do węzła Iskrzynia. Droga ekspresowa S19, wiadomo, że wcześniej czy później powstanie. Musimy ku temu dążyć, aby Krosno miało szybkie połączenie z tą drogą w kierunku Rzeszowa. Dzisiaj skomunikowanie Krosna ze światem jest jakby głównym punktem rozwoju miasta. To zapóźnienie w dostępie komunikacyjnym, jeśli chodzi o Rzeszów, jest duże, jeśli chodzi o północną Polskę również. Myślę, że 19 poprawi zdecydowanie sytuację, natomiast trzeba szybko do niej dojechać. Oczywiście tereny, które kupiliśmy, wieczyste użytkowanie na Skarbie Państwa, które kupiliśmy od banku, pozwoli również na działania związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych. Jak wiadomo, że droga krajowa 19 i linia kolejowa 108 przylega do tego dużego obszaru. To pozwoli po prostu na doskonałe uzbrojenie, skomunikowanie tego obszaru ze światem i przyciągnięcie inwestorów, którzy będą tworzyli dodatkowe dochody podatkowe w Krośnie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestie komunikacji lotniczej, to oczywiście tutaj nie mamy do czynienia z lotniskiem. Ten teren został w ostatnim czasie wykreślony jako lotnisko cywilne. Natomiast mamy lotnisko, które się rozwija, nie tak jak Pani powiedziała. W ostatnim czasie, od początku tego roku, zanotowaliśmy ponad 6 tysięcy operacji lotniczych, więc przylatują do nas oczywiście małe statki powietrzne, statki, które również tankują w Krośnie, bo mamy stację paliw, która zaopatruje lecących na południe Europy. Tak, dziękuję bardzo. My mówimy w tej chwili o byłym lotnisku Iwonicz, tak. Jeżeli chodzi o te działania, które trzeba będzie podjąć po rozpoczęciu nowej kadencji, bo sprawa jest jakby rozpoczęta, niezakończona. Pan Adam Skiba. Szanowni Państwo, jeszcze kilkanaście lat temu, czy kilka, nie było mowy o budowaniu Via Carpatii. Dzisiaj, gdy to stało się faktem, po prostu Krosno musi być skomunikowane. Musi być skomunikowane, bo jeżeli nie będzie dobrze skomunikowane, to będziemy po prostu objeżdżani wokół przez inne miejscowości, inne ośrodki i zostaniemy miastem, które będzie gdzieś tam leżało sobie na uboczu. Dlatego ten krok wykupu lotniska był krokiem niezbędnym. Oczywiście być może trzeba było wcześniej jakiejś konsultacji, tak żeby po prostu nie doprowadzać do jakiegoś konfliktu z gminami zewnętrznymi. Dzisiaj wiem, że doszło do porozumienia i bardzo dobrze. Po prostu Krosno musi być skomunikowane. To jest podstawowa sprawa. Rozwój gospodarczy jest oparty na komunikacji, jest oparty na... Bo biznes to czas, prawda? Jeżeli nie będziemy mieć tych połączeń szybkich, sprawnych, to po prostu... Jeszcze raz mówię, nie będziemy mieć tutaj perspektyw zarówno dla naszych rodzimych biznesmenów, jak tych, którzy szukają terenów inwestycyjnych. Nie będziemy mogli zatrzymać młodzieży, która wyjedzie i nie wróci. A takie połączenie zawsze daje szansę. Zawsze daje szansę wyjazdu i powrotu. Mówię to ze swojego doświadczenia. Owszem, pracuję tam, dojeżdżam długo, ale mógłbym pracować również nadal w Rzeszowie, ale chcę pracować w Krośnie oczywiście. Ale ten czas dojazdu w różne miejsca jest po prostu niezwykle istotny. Koniec Pana wypowiedzi. To w takim razie proszę Pani Wioletta Wolska. No, ja chciałabym tutaj podkreślić, że taki rozwój Krosna jest jak najbardziej potrzebny, ale powinno się to wiązać również z tym, aby osoby, które zajmują się planowaniem przestrzennym, tak jakby przyjęły tutaj jakąś konkretną wizję dla miasta Krosna. Nie może być tak, że na przykład część zakładu będzie tu, część tu i to wszystko będzie w takim nieładzie i w takiej rozsypce. Uważam, że owszem, rozwój i przyjęcie kolejnych obszarów dla Krosna jest jak najbardziej potrzebne i można to wykorzystać. Jednak powinno być to przemyślane i zagospodarowane tak, aby w przyszłości też nasze dzieci mogły z tego korzystać. Tutaj potrzeba też popatrzeć pod innym kątem. Można to wszystko zrobić z głową i trzeba by było to w ten sposób tak jakby pokazać społeczeństwu, co można by było zrobić, ale jednocześnie uważam, że wszystkie duże inwestycje, które w Krośnie
będą prowadzone, powinny być po prostu skonsultowane z mieszkańcami. Nie może być tak, że zaciągane są kredyty, kolejne inwestycje są tworzone, a jest to tak jakby w sprzeczności z tym, co społeczeństwo chciałoby akurat w tamtym terenie zlokalizować i co oni by tam widzieli. Ja z moich konsultacji z konkretnymi osobami widzę tutaj tak jakby rozwój Krosna zaplanowany. Między innymi chodzi o tereny Białobrzegi, ponieważ Stowarzyszenie Mieszkańców Krosna, a także Stowarzyszenie SMOT dzięki swojej działalności zablokowało rozbudowę wysypiska i w tamtych terenach trzeba by było wprowadzić rozwój domów jednorodzinnych. Dziękuję bardzo, koniec już czasu. Ostatnia część w tym etapie dyskusji. Proszę Państwa, każdy, kto zostanie nowym włodarzem miasta, będzie się musiał zmierzyć z nowym budżetem. Jakie Państwa zdaniem zadania powinny się tam znaleźć na nową kadencję? Pan Gabriel Zajdel, co jest najważniejsze? Tak jak powiedziałem wcześniej, najważniejsze w tym momencie jest rozbudowywanie infrastruktury dostępnej dla osób w podeszłym wieku, czyli po 60, może to nie jest podeszły wiek, może to źle ująłem. Czyli po pierwsze próbowanie budowy domów pomocy społecznej w większej ilości, żeby tych ludzi można było tam pomagać im w funkcjonowaniu, a dodatkowo można by było do tego dołożyć jeszcze teleopiekę tak zwaną, czyli systemy teleopieki, które już funkcjonują w innych miastach, mogłyby tutaj działać. Nie jest to kosztowne, natomiast mogłoby pomóc w funkcjonowaniu wielu osobom starszym, które nie mają rodziny, która mogłaby im pomagać. To jeżeli chodzi o osoby starcze. Jeżeli chodzi o tereny zielone, to co powiedziałem wcześniej, zaplanowałbym jakby zbudowanie specjalnych terenów rekreacyjnych wzdłuż Wisłoka, na których ludzie mogliby wypoczywać. Niekoniecznie musieliby pływać w Wisłoku, ale mogliby tam spotykać się z rodzinami, na przykład palić grille. Co jest jeszcze ważne? Ważna jest ta obwodnica na ulicy Podkarpackiej, która jest taka piękna, a nie ma przejść nadziemnych i tyle, ile dzieci tam już zginęło. Jeżdżę tam cały czas i często zdarza się tak, że muszę specjalnie się zatrzymywać tylko po to, żeby uratować życie kogoś, kto właśnie zaczął przechodzić, a drugi samochód specjalnie jedzie, bo nie widzi. Jeżeli przejście by było nadziemne na tej obwodnicy podkarpackiej, nie jest to też wielki koszt w budżecie, to ograniczylibyśmy do zera wypadki śmiertelne, które zdarzają się tam cały czas, na całej ulicy Podkarpackiej, w dół do Lubatówki. Pan Piotr Przytocki. Oczywiście, proszę Państwa, mamy na uwadze strategię rozwoju miasta Krosna, która jest uchwalona przez Radę Miasta. Po uwzględnieniu uwag mieszkańców, konsultacji z mieszkańcami, ta strategia obowiązuje w dalszym ciągu jako dokument prawa miejscowego do 2022 roku. I tam są zapisane zadania, które trzeba zrealizować, ale to, co dzisiaj czeka najpilniej na realizację, to do 2 lat musimy się uporać z realizacją projektu unijnego, który dotyczy unieszkodliwienia odorów na zakładzie unieszkodliwiania odpadów na Białobrzegach i oczywiście odorów z oczyszczalni ścieków. To się już dzieje. Pozyskaliśmy ogromne środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, więc mamy tu możliwości realizacji, aby chronić mieszkańców przed odorami, aby nie było tej uciążliwości, która występuje od czasu do czasu. Proszę Państwa, oczywiście program niskiej emisji to jest program, który trwa, który ma różne ścieżki, również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z którym zarządza pan Adam. Więc tutaj współpracujemy, realizujemy te działania szeroko zakrojone. Ponad 600 domów zyskało ogniwa fotowoltaiczne w ostatnim czasie. To jest, proszę Państwa, ogromny wysiłek miasta, żeby za blisko 14 milionów zrealizować taką inwestycję. Oczywiście chodzi o podniesienie jakości życia w mieście, bo to też sprawia, że mieszkańcy chcą tu przyjeżdżać, chcą tu mieszkać, chcą tu się rozwijać. To jest też dla młodych atut, żeby pozostać w tym mieście i wiązać z nim swoją przyszłość. Dla seniorów mamy cały szereg działań, które już są rozwijane i będą rozwijane, ale takie projekty jak nowe BWA przy Portiusa 4 czy etnocentrum w zniszczonym obiekcie obecnie rewitalizowanym dworca kolejowego w Krośnie, to będą nowe projekty dla seniorów. Dziękuję bardzo. Pan Adam Skiba.
budżet zawsze jest oczywiście odzwierciedleniem strategii. Z kolei strategii miasta. Z kolei strategia jest skonstruowana w ten sposób, że wyznacza się priorytety. Więc tutaj również myślę, że każda strategia, która jest tworzona w danym momencie, powinna być aktualizowana o ewidentne potrzeby mieszkańców. Już mówiłem o tych strategiach lokalnych, więc proponowałbym tutaj po prostu włączenie tych pomysłów do ewentualnej korekty strategii. Budżet służy temu, żeby miasto rozwijało się gospodarczo, zarówno na zewnątrz, jak i temu, żeby służyło obywatelom. Zdecydowanie tak. Więc tutaj musimy zadbać o całą tą sferę, o której wspomniano wcześniej, czyli ludzi, potrzeby ludzi starszych. Wsłuchać się w głos młodzieży, która ma naprawdę ciekawe pomysły, która podsuwa te pomysły nam, ludziom dojrzałym, którzy już pewnie troszeczkę inaczej postrzegamy dzisiejszy świat i to otoczenie, które no, mamy wokół siebie. Tutaj pan prezydent również wspomniał o programie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o czyste powietrze. Oczywiście realizowany jest program wymiany pieców, ale realizowany jest również program czyste powietrze. Jest to program rządowy, potężny program skierowany do osób fizycznych. Do osób fizycznych, podkreślam, gdzie będzie możliwość wymiany nie tylko pieców, ale w stolarki okiennej, termomodernizacji budynków, wymiany okien, drzwi czy ocieplania strobów. Są to pieniądze, które bezpośrednio obywatel może skorzystać. Oczywiście w tym momencie mówię o osobach fizycznych mieszkających w domach jednorodzinnych. Równolegle jest przygotowany program bliźniaczy, tak zwany program, który na dzień dzisiejszy nazywa się Ciepły Dom, i to jest skierowany z kolei do miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Dziękuję bardzo, pani Wioletta Wolska. Uważam, że po pierwsze należy zadbać o mieszkańców, a także o koszty, jakie ponoszą w związku z niewłaściwymi inwestycjami, które zostały przeprowadzone w Krośnie. Chodzi mi tutaj o koszty, jakie mieszkańcy ponoszą za odpady. Chciałabym w pierwszym rzędzie, aby zostały przeprowadzone renegocjacje umów z sąsiednimi gminami, tak aby mieszkańcy Krosna nie ponosili strat w związku z tym, że dopłacają do śmieci przywożonych z innych gmin, czyli po prostu płacą za mieszkańców innych gmin. Moim takim podstawowym programem na rozwój Krosna to jest właśnie Krosna Reaktywacja. Chciałabym, aby w Krośnie rozwijały się duże przedsiębiorstwa. Były to przedsiębiorstwa zatrudniające młodych, zdolnych ludzi. Chciałabym, aby w ramach tego rozwoju gospodarczego Krosna była współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową, a także Polską Grupą Lotniczą, tak aby u nas tradycyjny już przemysł lotniczy i motoryzacyjny mógł się bardziej rozwijać. Chciałabym też, aby spowodować, aby w Krośnie był inwestowany kapitał polski. Chodzi mi tutaj o partnerstwo publiczno-prywatne, tak aby po prostu mieszkańcy Krosna czy mieszkańcy Podkarpacia mogli inwestować tutaj u nas swoje pieniądze. Bardzo też duży potencjał w Krośnie widzę w wodach mineralnych. Mamy w Krośnie pozostałości po wydobyciu, znaczy odwierty po wydobyciu ropy naftowej. W tych miejscach zgromadziła się duża ilość wód mineralnych, które do dzisiaj nie zostały wykorzystane przez Krosno, nie zapewniając też miejsc pracy i dochodów dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz przyszła pewnie oczekiwana przez Państwa chwila, kiedy każdy z Państwa może zadać jedno pytanie, któremu z wybranych kandydatów. Na pytanie jest 30 sekund, na odpowiedź 90. Bardzo proszę, pan Gabriel Zajdel. Ja mam pytanie do pana prezydenta obecnego tutaj odnośnie nowo powstającego inkubatora przedsiębiorczości. Widzieliśmy, że będzie zbudowany nowy inkubator przedsiębiorczości w kwocie 24 milionów, tak? Jakie pan prezydent widzi perspektywy rozwoju tych przedsiębiorstw wewnątrz tego inkubatora? Bo wiemy, że ostatni inkubator przedsiębiorczości siał pustką. Pytanie zadane, proszę odpowiedź. Obecny inkubator, stary inkubator, który został zmodernizowany w hali byłego WSK, działa prężnie i tam nie ma pustych miejsc, tam jest ciągle... Nie chodzi o ten przy ZEPCE.
Ja będzie mówię, czas na odwodzenie. Ja mówię o inkubatorze, nie wiem, o czym pan mówi. Będzie czas na odwodzenie. Więc on jest wypełniony przedsiębiorcami, przewinęło się przez niego od 2005 roku kilkudziesięciu albo kilkuset małych, średnich przedsiębiorców. Tam się oczywiście sytuacja ciągle zmienia, jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Nowy inkubator ma służyć rozwijaniu startupów, czyli początkujących działań w sferze innowacyjnej dla młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć działalność, ale też będą tam miejsce dla coworkingu, czyli dla wynajmowania biurka informatycznych narzędzi do pracy, do doradztwa, do korzystania z powierzchni, które będą po preferencyjnych pieniądzach wynajmowane dla przedsiębiorców, głównie małych i średnich. Ad vocem, 30 sekund, panie. Czyli inkubator będzie służył do tego, żeby tam powstawały firmy informatyczne. Jaką mamy w tym momencie bazę informatyków, którzy mogliby tą działalność rozwijać? Bo cały czas dążę do tego, że z jednej strony powstają nowe inkubatory przedsiębiorczości, pozwalamy otwierać te firmy, ale nie mamy ludzi, którzy... Proszę zadawać pytanie, bo zaraz czas nam się pan kończy. Pan się myli. Nie mamy na celu powstawania w tym obiekcie startupów informatycznych. Być może będzie taka możliwość. Z różnych dziedzin innowacyjnych tam mogą powstawać firmy, które będą się tam rozwijały. Teraz pytanie, pan prezydent Piotr Przytocki, komu pan zada pytanie? Oczywiście pani Wolskiej. Bardzo proszę, 30 sekund. Jest pani osobą znającą się na finansach. Proszę pani, miasto przez 16 lat zgromadziło aktywa sięgające kwoty 1,29 mld zł. Przy pozyskanych środkach z Unii Europejskiej 350 milionów złotych. W jaki sposób pytanie. Pani widziałaby sposób, bo mam pani inne spojrzenie na to, realizację inwestycji. Pytanie. Właśnie zadaję pytanie, pani redaktor. W jaki sposób pani widzi realizację inwestycji za 1,29 mld zł? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Po pierwsze, kwota 350 milionów, która została uzyskana z Unii Europejskiej, zawiera tutaj środki, które tak jakby zostały uzyskane bez jakiegoś pomysłu na Krosno, ponieważ były to 115 milionów dotacji na drogę 28, która gdyby po prostu był inna władza w Krośnie, też by te pieniądze uzyskała i też by zainwestowała w tą drogę. Uważam, że to, że zostało dużo zainwestowane w infrastrukturę, to nie jest złą sprawą dla Krosna. Jednak przypomnę, że wszystko zostało też... Proszę pani, pytanie dotyczy nie charakteru inwestycji, tylko w jaki sposób by pani finansowała inwestycje tej skali? Po pierwsze, inwestycje między innymi w młodych ludzi i w szkolnictwo. Ale mówimy o pieniądzach, nie o młodych ludziach. No ale to właśnie tego dotyczy. 1,29 mld. W jaki sposób pani by pozyskała i finansowała? Budżet miasta to jest 350 milionów złotych. No, dlatego mówię, inwestycja w młodych ludzi, między innymi w szkolnictwo, między innymi w umożliwianie zakładania firm, umożliwianie, no właśnie, tutaj chciałabym zwrócić uwagę na nowy styl. Dlaczego nic nie zostało zrobione w związku z zatrzymaniem nowego stylu w Krośnie? Dlaczego nie zostały podjęte... Proszę bardzo, panie prezydencie, teraz ad vocem. Nie dostałem odpowiedzi, to nie jest odpowiedź merytoryczna. Czy pani chciałaby jeszcze coś dopowiedzieć? Nie, no uważam, że tutaj to jest po prostu sprawa podstawowych tak jakby inwestycji. Można by było inwestować w coś, co potrzebne by było dla młodych ludzi. Czy można tę skalę... Proszę pani, ja pani powiem, o co mi chodzi. Bo pani rozumie procesu inwestycji. Jeżeli środki są inwestowane w coś, proszę państwa, teraz czas pana Adama Skiby. Ja powiem odpowiedź. Żeby pozyskać takie środki, przetworzyć takie środki, potrzebny jest kredyt. Proszę bardzo, pan Adam Skiba. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję panie redaktorze, że pani zadbała o czas dla mnie. Do pana prezydenta mam jedno pytanie. Często słyszy się o tym, że rynek wymiera. Czy obecne władze Krosna, czy pan jako ewentualnie przyszły prezydent widzi szansę na to, żeby wsłuchać się w głos mieszkańców? Bo ludzie mają pomysły. Jak ewentualnie otworzyć rynek na ludzi? Jak ożywić rynek? Bo
często ten problem jest po prostu podnoszony. Proszę bardzo. Ja myślę, że jest wiele pomysłów, tylko chyba trzeba posłuchać trochę ludzi jeszcze. Cały czas jesteśmy w kontakcie z mieszkańcami i z młodymi ludźmi, którzy oczywiście chcą funkcjonować w tym mieście. Jeśli chodzi o rozwój rynku, nie byłoby tego rynku dzisiaj tak, jak on wygląda, gdyby nie inwestycje. Nie byłoby tego rynku, jeśli chodzi o ilość przyjeżdżających turystów, gdyby nie Centrum Dziedzictwa Szkła. Projekt, który pani mówi, że jest do niczego. To są ale żeby zrobić produkt turystyczny, trzeba zainwestować. Nie widziałem jeszcze możliwości zrobienia produktu turystycznego bez inwestycji. Oczywiście tutaj szereg jest pomysłów związanych z eventami na rynku, które poprawiają funkcjonowanie usług gastronomicznych głównie, ale miasto włącza się w cykliczne imprezy. Proszę bardzo, panie Adamie, czy pan... Czyli propozycja jakichś cyklicznych imprez, rozwój ich jest po prostu możliwy. Oczywiście. Proszę bardzo, pytanie pani Wioletta Wolska. Do kogo? Do pana prezydenta. Proszę bardzo, 30 sekund. Chciałabym zapytać pana prezydenta, ponieważ bardzo interesuję się lotniskiem i wiem, że zostały zakupione dwa motoszybowce w celach inwestycyjnych, powiedzmy, na lotnisko. Dlaczego te motoszybowce są niewykorzystane do szkoleń? A druga sprawa, jak to się stało, że za motoszybowce zostało zapłacone o 500 000 więcej niż ich cena rynkowa? Po prostu z jakiego to powodu wynika? Oczywiście ten projekt szkoleniowy związany z lotniskiem i zespołem szkół mechanicznych jest realizowany. Oczywiście mieliśmy partnera, Aeroklub Podkarpacki, który nie wywiązywał się ze swoich obowiązków jako partner w projekcie. Został wykluczony z tego projektu. Zawiązaliśmy partnerstwo z Aeroklubem Mieleckim, który obecnie realizuje ten projekt. Można spotkać latające nad lotniskiem statki powietrzne. Dwa motoszybowce nie latają. Dwa motoszybowce też latają. One służą nie do szkolenia początkowego, tylko do zaawansowanego szkolenia ludzi, którzy mają już licencję lotniczą w celu zdobywania wyższych certyfikatów lotniczych. Oczywiście o tym, jaka jest cena, decydował przetarg publiczny, który został ogłoszony i został wykonany zgodnie z prawem. No ale w jaki sposób mówimy tu o przetargu, skoro cena rynkowa tych motoszybowców była o 500 000 niższa? Gdzie po prostu... Proszę państwa, nie zdążymy na apel do mieszkańców, bo zbliżają się wybory. Proszę bardzo, po 30 sekund tyle czasu mamy do dyspozycji. Pan Gabriel Zajdel, bardzo proszę. Proszę państwa, jestem relatywnie młodym i dynamicznym człowiekiem. Lubię pracę i spotkania z ludźmi. Jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Moją pasją są języki obce i mechanika. Uważam, że dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu zawodowemu będę w stanie efektywnie pełnić funkcję prezydenta miasta Krosna. Proszę o głos na moją osobę. Piotr Przytocki. Przez 16 lat udowodniłem, że potrafię współpracować z różnymi partnerami, również z tymi, którymi trudno się dyskutuje. Dzięki temu osiągnęliśmy wiele w Krośnie i zamierzam dalej realizować zrównoważony rozwój miasta Krosna. Pan Adam Skiba. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, obecny rząd, przygotował wiele ofert programowych dla takich terenów, które właśnie są troszeczkę jakby nie do końca rozwinięte. Dlatego z całą determinacją dążył był do wykorzystania tych szans. Do tej pory służyłem mieszkańcom całego województwa. Dzisiaj chciałbym służyć mieszkańcom Krosna. Dziękuję panu bardzo. Pani Wioletta Wolska. Ja jako ekonomistka chciałabym zwrócić szczególną uwagę na ekonomiczne i efektywne wykorzystanie i gospodarowanie we wszystkich spółkach miasta. Moim podstawowym planem na przyszłość to jest rozwój gospodarczy Krosna i na tym się będę głównie skupiać. I apel? Apeluję wszystkich ludzi, mieszkańców Krosna, aby pomyśleli o zmianach w Krośnie i o prawdziwym rozwoju gospodarczym Krosna z myślą o młodych, o naszych dzieciach i o przyszłych pokoleniach. Dziękuję pani bardzo. Proszę państwa, zakończyliśmy debatę kandydatów na prezydenta miasta Krosna. W dyskusji wzięli udział pan Piotr Przytocki, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Samorządne Krosno Piotra Przytockiego, Adam Skiba, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Sprawiedliwość, Wioletta Wolska, Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Mieszkańców Krosna i Gabriel Zajdel, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. Jutro, proszę Państwa, zapraszam na debatę kandydatów na burmistrza Głogowa Małopolskiego. Odbędzie się ta debata w Rzeszowie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję słuchaczom. Renata Machnik. Do widzenia.